Cześć, witajcie, z tej strony znowu Opera, znowu z szybkim update'em na temat tego, co przywiózł dla nas Baro. Baro jest kupcem, który dzisiaj akurat jest na Merkurym. Oczywiście, jak zwykle, podchodzicie do kiosku, w którym możecie sprzedać swoje części Prime, których nie potrzebujecie bądź nie używacie. Nie są wam one w żaden sposób drogie sercu, by wymienić je na dukaty. I podchodzimy do Baro, by zobaczyć, co ma do sprzedania za te dukaty i trochę kredytów. Dzisiaj są to bardzo dziwne rzeczy, ponieważ jest to w końcu wzmocniona zguba Grinier, czyli kolejna część do ostatnich dwóch modów wzmocnionej zguby Korpus i Plagi. I wzmocniona zguba Grinier jest jak najbardziej poprawna. Możecie spróbować to wziąć sobie. Naprawdę będziecie zadawać większe obrażenia Grinier. Natomiast to zależy tylko i wyłącznie od was, ponieważ bez tego spokojnie jesteście w stanie założyć sobie jakikolwiek mod dodatkowy z obrażeniami i będziecie zadawać tych obrażeń tak naprawdę więcej, bo powiedzmy 70% będzie ich więcej, tak? Ale to już od was zależy, warto jest sobie wziąć go nawet po to, by ułatwić sobie przechodzenie rajdu, tak? Czyli prawa pomsty. Także to wam bardzo mocno pomoże, ponieważ tam tylko jest Grinier, tylko jedna frakcja. Dodatkowo mamy dostępny katalizator Orokin, który od razu jest złożony. Nie musimy go sami stworzyć, zebrać części. Natomiast za 700 dukatów to jest bardzo dużo. I szczerze mówiąc, raczej jest to nieopłacalne, ponieważ sam reaktor czy katalizator trafia nam się bardzo często w alarmach, tak? I w tych alarmach rzeczywiście możemy go... Szczególnie ostatnio były ze 2 albo 3 alarmy podczas ostatnich 2 tygodni, gdzie mogliśmy sobie wybrać katalizator bądź reaktor Orokin. I to się trafia cały czas, więc lepiej jest tak naprawdę zaczekać, śledzić strony, które wam wcześniej podałem i po prostu wejść do gry w momencie, na alarm w momencie, kiedy się pojawi katalizator Orokin gdzieś na alarmach. Dodatkowo mamy 3 wzmacniacze. Jeden to jest wzmacniacz surowców, dochodu, no i oczywiście biegłości. Nie są one w jakichś specjalnie wygórowanych cenach. Są to wzmacniacze na 3 dni. W związku z tym możecie się spokojnie o nie pokusić. Natomiast ja nie będę wydawał dukatów na żaden z nich, ze względu na to, że zwyczajnie mam w brud czy to surowców, czy to kredytów, jak widzicie mam za 14 milionów. Czy to mam wymaksowane wszystkie frame'y, więc to naprawdę mnie akurat nie dotyczy. Ale jeżeli chcecie sobie coś tam wymaksować, brakuje wam kredytów czy surowców, to proszę was bardzo, oczywiście jest to całkiem dobry wybór, szczególnie, że nie mamy w ogóle dostępnych tych zasobów jako czysto za kredyty, tak? Tylko musimy zapłacić za nie platyną, a to jest darmowa waluta, którą gdzieś tam prędzej czy później i tak większość z was wyfarmi. Natomiast ja nie będę marnował swoich dukatów na to, żeby przypadkiem nie obudzić się, że za 2 tygodnie, w kolejnym czasie, kiedy przybędzie Baro, że nie będę miał dukatów na coś, co będzie potrzebne. Coś dobrego, tak? Natomiast zastanawiam się nad tą wzmocnioną zgubą Grinier, jednak po jakimś czasie dochodzę do wniosku, że nie jest ona potrzebna, tak jak nie była potrzebna zguba Plagi, czy może zguba Korpus. Natomiast z wszystkich 3 modów na pewno zguba Grinier jest najlepszym wyjściem. Chyba, że pojawi się oczywiście jakiś raid Korpus, bądź rajd związany z plagą, tak? Ale póki to się nie stało, to spokojnie, tylko zguba Grinier nam wystarczy. Dobra, to by było na tyle. Z szybkim update'em, oczywiście Baro jak zwykle ma coś do powiedzenia. To by było na tyle z szybkim update'em, a póki co, trzymajcie się i do zobaczenia w Warframe.